Dobra, nikogo tu nie ma? To mogę zjeść mojego batonika. Uwielbiam Snickersa. Tak, właśnie na to miałam ochotę. O-o, czuję się obserwowana. Co ty wyprawiasz? Znasz zasady. Ach, dobra. Proszę mi to natychmiast oddać. Proszę, mogłabyś się nade mną zlitować. Przestań płakać. Pycha. Co jest? Nie wierzę, że mi go właśnie zażarłaś. Okej, to co powiesz na to? Król, tak? Wysoka karta. Ciekawe, czy istnieje jakaś wyższa. A masz, dokładnie. Wygrywam wszystko. Ej, co tu się dzieje? Ej, wygrałam je uczciwie. Ach, jak mogłaś mnie tak oszukać? Ała! Jak mogłaś mnie uderzyć? Chodź ze mną. Au, jak to bardzo boli. Co tam się dzieje? O nie, nakryła nas. Handel nielegalnymi słodyczami. Nie pozwolę na to. Pora na wózek. Proszę mi tu wszystko odłożyć. Już? Na to wygląda. Teraz twoja kolej, przywódczyni. No już, nie ujdzie ci to na sucho. Okej. Tu je schowałaś? Czy może w kibelku? Aha. Wiem, że gdzieś je tu ukrywasz. Może pod poduszkami? Nie? Gdzie one są? A, co jest? Proszę, proszę, co my tu mamy? Chipsy i inne śmieciowe jedzenie. Mogę się podzielić. Po co nam łyżki, skoro nie mamy jedzenia? Może jak ją poliżę, to coś poczuję. Obiad. Co będziemy dzisiaj jedli? Standardowo, zwykłą reję. Znowu? Najgorzej. Ale ładnie pachniesz. Co robisz dzisiaj wieczorem? W sumie to nic. Możemy razem zjeść. Mówię ci, ten koleś jest okropny. Wszystko słyszę. Nigdy nie przestaję ćwiczyć. Właśnie widzę. Musimy to powtórzyć. Ale dobry burger. Wyjdź za mnie. Oby... Zaraz. Zakochałem się. Wcześniej nie zwracałem uwagi na jej piękno. Szybko, idzie tu. Muszę poprawić fryzurę. Okej? Nigdy na ciebie nie zwróci uwagi. Podobają ci się? Urocze. To dla ciebie. Serio? Inteligencja jest bardziej atrakcyjna. Muszę coś wymyślić. Miej się na baczności. Wiem, jak zwrócić jej uwagę. Uwaga, będzie się działo. Zobacz, co namalowałem. Wow! Jestem pod wrażeniem. I co ty na to? Aż ty. Kto jest takim słodkim hantelkiem? Czekaj, wiesz jaki mamy dzień? Co tam się dzieje? Zerknij na kalendarz. Okej. A, rozumiem. Pora was wypuścić. Ale ja nie chcę nigdzie iść. Otwórz te kraty. Ale przecież tu jest gorąca strażniczka. Nigdy cię nie zapomnę. Będę pisał codziennie. Już za tobą tęsknię. Nie musicie nigdzie iść. Witajcie w naszych szeregach. Ekstra! Nie chcę już tu być. Końcu. Hej, patrz.
Jest zajęta, hulajdusza piekła nie ma. Moje książki, tęskniłem za wami. Czas na białeczko. Ale wciągająca. Dobrze się bawisz? Ale ładnie pachnie. O, pycha. Fuj. Mięśniak i kujon. Mniam. Znów to samo. Oddawaj te książki. Dawaj. Zaopiekuję się tym. To nie fair. Istne tortury. Odżywka. Ale lepiej to potwierdza. Całkiem dobra. Nie, to za dużo. Wow, ale przypakowałam. Patrzcie na te gnaty. Co on widzi w tych książkach? Dlaczego mi to robisz? Wow, ciekawe. Tego się nie spodziewałem. Zasłużyłam sobie na te medale. Dla mnie? O, dziękuję, dziękuję. Wow, jest idealna. Dobrze się czujesz? Załatw mi jej numer. Nareszcie paczka przyszła. Ciekawe, co to? Na pewno się przyda. Ha? Co tam się dzieje? Co ty masz taką dziwną głowę? Odwróć się. Co się z tobą dzieje? Popatrz na mnie. Nic ci nie jest? O matko! Potwór! Wow, ale się wystraszył. Czemu wcześniej na to nie wpadłam? Już prawie. Stać! I ręce do góry. A, no i po zabawie. Ups. Jak byście przemycili jedzenie do więzienia? Dajcie znać w komentarzach. Podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybujcie nasz kanał, jeśli macie ochotę na więcej. Ale mam piękne paznokcie. Mam nadzieję, że są ostre. Po cichutku. Co ja zrobiłam? Jak to się mogło stać? Nie mogę w to uwierzyć. Co jest? Przecież nie spałem. Czemu ona tak ryczy? Kobiety. Pomoc jest już w drodze. Ha? Ktoś tu złamał paznokcia, co? Przez przypadek, przysięgam. Źle to wygląda. Znów idzie spać? Wspaniale. Psst. Chcesz zarobić podwójnie? No, raczej. To do roboty. Ładne i do tego mega wytrzymałe. Podobają ci się? Otworzy każdy zamek? Sprawdźmy to. Gdzie ta dziurka? Ekran dotykowy? Oho, hej. Żadne hej, panienko. Tylko odcisk palca. Kumasz? A tego nie da się odbić na tipsie. Żegnam panią, nie ze mną te numery. Halo! Psst! Możesz zrobić też moje? Oszalałeś! Sam sobie je ogarnij! Dzięki! Darmowy pilnik! Wychodzimy z tego pudła! Dajcie mi chwilkę! Cały się spociłem! O-o! Ile pan tu stał? Czy to oznacza, że mam kłopoty? Ach, przyłapany. I tak było warto. To się jeszcze okaże. Niech to. Co to za kraty?
Chyba tu trochę posiedzę. Jestem w więzieniu? O nie! Niech ktoś zapłaci za mnie kaucję! To powinno wystarczyć! Pięć tysięcy! Ale głupkowaty wąs! Pora się zabawić! Hejka! Ale z ciebie przystojniak! Gardzisz mną? Dawać mi tu stylistę! Zrób ze mnie bóstwo! I jak wyglądam? Na pewno wspaniale! A teraz ci się podoba? To ta sama osoba? Usta wyglądają znajomo. Wow, chcę, żebym do niej przyszedł? Nie musisz dwa razy powtarzać. O tak. Już jestem, kochanie. No, nareszcie. To co będziemy robić? Zwariowałeś? Wstydź się. Wracaj do roboty. Kurczę, było tak blisko. Ach, ale dzisiaj upał. Do bani te okulary. Ale lepszy ryc niż nic. Ha? Gdzie to słońce? O nie! Zaczęło padać! Muszę się ukryć! Jednak zły pomysł. Och, ale tu śmierdzi! Nie mieszczę się! Tylko nie burza! Do tego te śmieci pod nogami! Och! Zaraz! Ten karton się jednak przyda! Sucho i przytulnie! Dobry karton nie jest zły! Co to za śmieci? Zaraz. Mam genialny pomysł. Wow, co on tam wyprawia? Okej, co tam się dzieje? Mów natychmiast. Dość tego. Koniec tej zabawy. Obrócisz się? Wow! Co to ma być? Ale z ciebie, pajac! Ej, czemu się śmiejesz? Czekaj! Patrzcie na niego! Maska z papieru? Nie mogę przestać się śmiać! Przynajmniej mi się już nie nudzi. Druga zwrotka, bo zawsze chciałem zacząć od środka. Ale śmieszny filmik. Pora coś zjeść. Wygląda przepysznie. O, co to jest? Jestem w jacuzzi? Co to ma być? No nic. Skreślę na ścianie kolejny dzień. Bleh, po co ja to lizałam? Bliżej niż dalej. Ale jestem głodna. Szkoda, że nie mam nic do jedzenia. Co tam się dzieje? Okej, obym tylko dosięgnęła. Tak, mam! Muszę ją teraz włożyć do zatyczki. I zakleić gumą. Super, czuję, że to się uda. I wrzucamy wiadomość do odpływu. Może trzeba to rozszyfrować? Tak, na pewno coś tu jest. Rozwinę i zobaczę, co to. Zakaz jedzenia i picia? Wiem, mam pomysł. Spinka i żelki przygotowane. Teraz syrop cukrowy z barwnikiem spożywczym. I malujemy nim spinkę.
Na koniec wystarczy przykleić żelki. Ale to będzie pyszne. Jeszcze wisienka na torcie. Kto tu idzie? Nie wierzę, ktoś mnie odwiedził. Dzień dobry. Rozumiem, że zero prywatności. Mogę jej dać spinki do włosów? Okej, niech będzie. Proszę, zrobiłam je specjalnie dla ciebie. Okej. Już kumam. Dzięki. Dobrze, wystarczy. Żegnam panią. Nie wierzę, że jej się udało. Pycha. Kocham słodycze. Co jest? Patrz, co ona je. Zgadza się, mam słodycze. Ej, ruchy. Strasznie mi się nudzi. Może ucieknę z tego świata? Ale tu fajnie. Jestem bogaty. Że co? Nie o to mi chodziło. Strasznie zakurzone ściany. Od razu lepiej. Co by tu jeszcze posprzątać? Zmywanie naczyń koi nerwy. Ktoś musi to zrobić. Nieźle, nie będę przerywać. Może coś do picia? Tyle wystarczy. Wow, to dla mnie? Byle na głupoty nie wydać. Lipa. Tak, wygrywam. I ostateczny cios. Już niedługo, za chwilę. Za wolny internet? W takiej chwili. Spróbuję to naprawić. Zobaczmy. Może odbiorą. Telefon. Właśnie. Halo? Naprawi pan internet? Pewnie. Proszę bardzo. Działa! Wracam do gry. Halo? Wciąż tu jestem. Tak! Zawsze wygrywam. Do dzieła. O tak! Co? Czemu mi to robisz? Poczekam, aż zacznie działać. Dalej słabo. Która godzina? 2%! Sukces! Fałszywy alarm. Pyszny kurczak! Mogę go jeść i jeść! Przestań! To moja noga, a nie żaden kurczak! Ups! Głodna jestem! Może jest coś w śmieciach? Ogryzek? No cóż, lepsze to niż nic. Nie będę wybrzydzać. Zaraz, co ja wyprawiam? To przecież śmieci. Nie będę jeść odpadków. Co jest z tą toaletą? Wow, nie wierzę. Niezły rzut jabłkiem. Nie do wiary. Pychota. Słodkie i soczyste. Co by tam jeszcze wrzucić? O, zobaczę, co można jeszcze znaleźć w tym śmietniku. No proszę, skórka po bananie. Przyda się. Łap kibelku, czyni swoje hydrauliczne czary. Okej, chyba coś się dzieje. Jest! To działa! Mam nowiesieńkiego banana. Hej, 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 nie uwierzysz. Co? To przecież niesamowite. Och, nie, zatrzymaj go sobie. Ale mam pewien pomysł. Widzisz? To mój but. No i co? Nie chodzi o sam but, tylko o to, co jest w środku. Ukryłam w nim mapę. Masz tu mapę? Genialnie! Wiem, ale teraz spłuczemy ją w toalecie. Do dzieła! Och, ups. Dobra, dobra, spróbuję jeszcze raz. Nic się nie stało. No i już jest. I jak? Działa? Coś się dzieje? Patrz, działa! O rany, to prawda. Chyba coś się szykuje. O blecha! Dostałam po twarzy. O nie! Szkoda, że ci nie... Kto następny? Hejka! Uśmiechniesz się?
Dzięki. Cheese! Fuh. Kiedy byłaś u dentysty? Huh? Jest aż tak źle? No dalej! Czyśćcie się! I co ja mam z nią zrobić? Ale wstyd! Zaraz! Mam pomysł! Wytnijcie prostokąt z papieru woskowanego. Na środek nanieście pastę. Właśnie tak! Posypcie sodą oczyszczoną. Następnie rozsmarujcie palcem. I gotowe! Nałóżcie pasek na zęby. I zaczekajcie. Po 20 minutach ściągnijcie go. Widzisz tę śnieżną biel? Ekstra! Szeroki uśmiech, proszę. Tak jest. Chleb z masłem zawsze w cenie. Wow, czy to kawior? Wow, wygląda tak smacznie. Teraz moja kromka wygląda na nudną. Gdyby tylko dało się ją jakoś ulepszyć. O, ketchup może się sprawdzić. Dobra, wypróbujmy tę sztuczkę. Zrobię małe kropeczki, zupełnie jak kawior. I skończone! Wow, naprawdę wygląda jak kawior. Teraz na Instagrama. Jestem genialny. Ha, ciekawe, czy ktoś pomyśli, że jestem bogaty. Nieźle. No to zajadamy. No super, zrujnowałem chleb. Ale nie ma nic innego do jedzenia. Ale... O, Ewa kupiła sobie nowy plecak. Też bym taki chciała. Ale ręce są za free. Jeszcze trochę. O nie! Ach! Hej! Mój hot dog! To nowa koszulka! Sorka. No nic. Mówi się trudno. To twoje książki? Wiesz co? Chyba mogę ci pomóc. Weź koszulkę i przetnij ją w ten sposób. Nożyczki do tkanin będą najlepsze. Super! Potrzebna nam tylko dolna część. Zrób dwa małe nacięcia, przymocuj agrafkę do gumki i przełóż wzdłuż szwu. Przepchnij gumkę palcami. Następnie zrób na końcach supeł. Zagnij górę, połóż sznurek i zszyj całość. Oto twój nowy plecak. Podoba ci się? Wow, spakujmy wszystko. Dużo się to zmieści. A najlepsze jest to, że był darmowy. I jak wyglądam? Jestem ci winna przysługę. Do później. O, but. Och, faktycznie. Dzięki. Jest. Jesteś. To dla ciebie. O, do czego to? Nie chcę. Mam swoją. Dobrze. Zrób z lepszego profilu. Dobre oświetlenie? Pewnie. Podnosimy ciężary. Poczujcie to spalanie. Całkiem nieźle. Wystarczy. Teraz kor. Gotowa? Co za wysiłek? Uroczo. Mam? Dość. Co za dużo, to niezdrowo. Co za trening? Oddaję telefon. Poważnie? Wyglądam okropnie. Co to ma być? Co za bałagan. Do dzieła. Jestem gotowa. A te spodnie skąd się wzięły? Jestem leniwa. Ale mam genialny pomysł.
Jeśli powieszę spodnie na drzwiach, potem je zamknę i przełożę szczotkę przez szlufki, mogę się podciągać. Ból będzie chwilowy. Wow, to było super. Co za bicki? Złapałam bakcyla. Krzesła ustawię tak. To znacznie trudniejsze. Wow! Szmatka też się przyda. Pamiętajmy o nogach. Uf, jutro to odczuję. I podłoga czysta. To dopiero dobry trening. Czegoś mu brakuje. Nie mam za dużego wyboru. Nawet on jest zmęczony. Pora na przerwę. Hej, dobry. Proszę tu podejść. Ja? To jest nasza postać. Potrzebuję pomocy. Podoba się panu? No dobra. Młotek pasuje, nie? I jak? Nie. Patelnia będzie lepsza. Jest wytrzymała. To jest to. Bardzo mi pan pomógł. Pora już iść. Do dzieła. Dawaj, prawie go mam. Ale wciągająca książka. Madison, popatrz. Mam mnóstwo lajków. Robi wrażenie. Jestem zazdrosna. Pokażę jej. Gdzie ona idzie? Hej! Co się stało? Czuję się jak kretynka, ale to będzie piękne. Wow. Co ona robi? Spójrz na te ruchy. Ale desperacja. Chcę więcej lajków. To musi zadziałać. Przestań już. Przyznaj, jesteś pod wrażeniem. Mogę spojrzeć? O, to będzie hit. Teraz mnie zostaw. Muszę to zobaczyć. Przestań. Auć. Zbrodnia doskonała. Podejrzę, jakie ma liczby. Zero. Naprawdę? Co robisz? Oddaj to. Jak zdobyć polubienia? O, chyba wiem. Wezmę iPada i szklankę. Włączę wideo z fajerwerkami i nagram to przez szkło. I już. Spójrz. Wow, jakie popularne. Stwórzmy coś razem. To lepsza zabawa. Gotowa? Będziemy się siłować. Lepiej od razu daj sobie spokój. Nie masz ze mną żadnych szans. Och, no nie. Serio myślałaś, że ci się uda? To bolało. O, patrz, idzie nasze jedzenie. Jak tam dziewczyny? Głodne? Smacznego, tylko się nie ubrudźcie. Mam już powoli dość tej paczki co dnia. No co ty? Jest ekstra. Daje pełno energii. Ty tak serio? Możesz zjeść też moją, jeśli chcesz. Naprawdę? Stokrotne dzięki. Hej, hej! Spójrz lepiej tam! No nie! Ona ma całą furę pysznego jedzenia. Zabierzmy je sobie. Ach, prawie. Jeszcze trochę. Nie tak, kochana. W ten sposób nic nie ugramy. Musimy być przebiegłe i nieugięte. Widzisz, co tu mam? To pomoże nam zdobyć nasze pyszne jedzenie. Heja! A niech to. Trafiłam, ale nic nie złapałam. No dobra, to nie wypaliło. Czekaj, już wiem. Muszę tylko rozpisać równanie. Jeszcze tylko chwilka. Co tak długo? Zaraz nam dnia nie starczy. Ale nudy. O, a co my tam mamy? Powtórz. Odbiór. Zaraz tam będę. Odbiór. Poszła i zostawiła jedzonko. Pokażcie, ile jesteście warte, bicepsy. Tak, to działa. Albo i nie. Trzeba będzie wyjść tędy. I tak nigdy nie zamykają celi. Nikogo nie ma? Świetnie. Można się częstować.
Wezmę, żeby się nie zmarnowało. W końcu nam też się coś należy, nie? To było prostsze niż myślałam. Co tak pachnie? Nie wierzę. Patrz, z dostawą do samej celi. Jakie to pyszne. Co nie? Już dawno tak dobrze nie jadłam. Na lekcję. Gdzie ja dałam te książki? Aha. Muszę się spakować. Czegoś tu brakuje. Coś do pisania. Gdzieś tu kładłam piórnik. O matko! Oddawaj to! Potrzebuję tego! Nie wierzę. O! Puszka po chipsach! Chyba mam pomysł. Nanieście wzdłuż gorący klej. O tak! Potem na skos. Obróćcie puszkę do góry nogami. I nalejcie klej na brzegi. Jeszcze środek. I znów pod ukosem. Okej. Weźcie ją w ręce i wyjmijcie ze środka. Przyklejcie do siebie oba brzegi. I dodajcie zamek. Fajny mam piórnik. Wow, ma się ten talent. Nie mogę się spóźnić. Okej, cel i niestety pudło. Nic mi nie wychodzi. Halo, proszę mi tu posprzątać. Jestem. Patrz pod nogi. A, okej. Lubię zielone jabłuszko. Kasa, proszę. To ciężka praca, ale ktoś ją musi wykonywać. A propos pracy, możesz mnie stąd wyciągnąć? Za odpowiednią zapłatą? No, nie wiem. No może... Polecam się na przyszłość. Narka. Lepiej już sobie pójdę. Ekstra. Ale będę szalał dzisiaj na zakupach. Mop. Wiem, co robić. Uhu! Co tam się dzieje? Mam. A dziękuję bardzo. Powoli. Wow, teraz biorę się do pracy. Najpierw odcinamy sznurki. Bierzemy czapeczkę z daszkiem, obracamy i nakładamy klej na brzegi. Przyklejamy do niego sznurki i z każdej strony. Powoli i dokładnie. Gotowe! Poznajecie mnie? Teraz wyjdziemy z tego pudła. Uwaga! Hej! Ha? Chodź tu! Wypuść mnie! To nie moje miejsce! Już biegnę! Jak ty się tu znalazłeś? Dziękuję bardzo! Od razu lepiej. No, szufla! Na razie! Zaraz! Co? Czy on mnie tu zamknął? Zaraz go dopadnę! Ty! Uciekam stąd! Nie ruszać się! Nigdzie stąd nie wyjdziecie! Człowiek się nigdy nie zmienia. Jechu, ale nudę. Czy to ta piękna policjantka? Może ją jakoś zbajeruje? Hej, David. Co powiesz na odrobinę zabawy? Poza kratami? No, pewnie. W życiu na to nie poleci. Kto tym rzucił? Nikomu nie powiem. Co on sobie wyobraża? Muszę się ogarnąć. Ale nie mam tu lustra. Może być?
Co on tam wyprawia? Wygląda jak jakiś szaleniec. Wszystko w porządku? Na serio zwariował. Może ma gorączkę? Co? Pójdę po lekarza. O, ale mnie brzuch dzisiaj boli. Co ci dolega? Brzuch mnie boli. Dobrze, obejrzyjmy cię. Zaraz, co ty tu chowasz? Jadłaś słodycze? Nic dziwnego, że ci niedobrze. Ile tu papierków? Końca nie widać. To skandal. Cała paczka chipsów? Co tam jeszcze zjadłaś? Tego nie skończyłam. No popatrz, musiałaś bidulko zapomnieć o Nutelli. To ci powinno pomóc. Serio? Tabletki na trawienie? No dobra. Mogę w sumie spróbować. Może się lepiej poczuję. Zaraz, mam genialny pomysł. Została mi paczka Skittlesów. Najpierw wyciągnę wszystkie tabletki. A na ich miejsce włożę pastylki. Potem tylko zakleję tył folią aluminiową. I tak oto przyjdzie mi jeść pyszne tabletki. Co tam się dzieje? O, miałam właśnie brać te tabletki. Świetnie, na pewno ci pomogą. Chyba sobie poszła, czyli można dalej jeść. Tego właśnie potrzebowałam. O, widzę Madison. Tak, nadal stoi. Ona nie wie, że tu jestem. Mam pomysł. Ładny kamyk. Po cichutku. Buu! Aaaa! Nie! Moje okulary! Czemu to zrobiłaś? Ups, przyniosę je. Tak blisko. Zaraz. Widzisz to? Daj telefon. To będzie super. Tak jest, nie przestawaj. Co ty na to? Jakie pomysłowe. Popatrz tam. Myślisz o tym samym, co ja? Ojejku, idzie to? Ach, pewnie nawet nie wie, jaki jest cudowny. W tym mundurze wygląda bosko. Ach, okej, pora wziąć sprawę w swoje ręce. Teraz albo nigdy. Och, poprawia kapelusz. Uwielbiam, kiedy to robi. O, wow! Na co ona się tak ślini? Chyba nie na tego strażnika. Nie wierzę. Patrzcie, jak się przed nim popisuje. Wzięła swoje ulubione pantle. Co tu tak wesoło? Kucho! Nie, dziękuję. Co? O nie! Moje pachy! Co za koszmar! Widzisz to? I co ja mam teraz zrobić? Och, czekaj. Chyba znam pewne rozwiązanie. Podaj ją. Super, trzymaj. Okej, patrzcie i się uczcie. Mam tu koszulkę i nożyczki od strażnika. Zacznę od przecięcia materiału w tym miejscu. Krótkie i proste cięcie. Po czym zaczynamy ciąć w górę. I tak do samego końca. Rękawy można już zabrać. Teraz zwiążemy te dwa kawałki razem. O tak, idealnie. I gotowe. Wow, podoba mi się. Jaka przewiewna. Teraz mogę swobodnie ćwiczyć. Nie ma za co. Żadnych plan potu. Bo i na czym? Och, znowu to zerka. Lepiej zdejmę okulary, żeby puścić mu oczko. Co? Nie może być. On naprawdę tak wygląda? Ajdź, chyba jednak nie mój typ. Co? Myślałem, że jej się podobam. I jak się sprawuje nowa koszulka? Świetnie, wielkie dzięki. Ej, to nie... Urodziny Ewy? Kompletnie zapomniałam. Muszę znaleźć dla niej jakiś prezent. O, ha, na pewno nie tu. To? Nie. Piłka plażowa? Nie. Folia bąbelkowa? No pewnie. Jest mega wszechstronna. Co by tu z niej zrobić? Już wiem. Wytnijcie mały kwadrat i pomalujcie górny brzeg farbką. To musi być w miarę prosta linia.
Zróbcie kilka takich pasków. Fajne, co? To Ava? Hej! Wszystkiego najlepszego! Mam coś dla ciebie. Dzięki, ale fajny prezent. Kilka godzin zabawy. Cieszę się, że ci się podoba. Uwielbiam ją. To moja ulubiona. Się nudzę. Nawet nie ma dobrych memów. Wow, o matko, ale przecena. Hej, zobacz pierścionek. Ej, znaczy, zobacz pierścionek. Myślisz, żeby do mnie pasował? A, czaję. Zobaczę, ile mam kasy. Niezbyt wiele. I tyle? Tylko $1? Dobra, wrócę do scrollowania telefonu. Wow, te żelki są w kształcie pierścionków. Już wiem, to moja okazja. Hej, mam pierścionek dla ciebie. Zasłużyłaś. O matko, dziękuję. Wow, idealnie pasuje. O, mam jeszcze lepszy pomysł. Teraz mam wszystkie pierścienie. Nieźle, jesteś jak władca pierścieni. Posiłek gotowy do podania, panienko. Dziękuję. Połóż proszę na stoliku. Życzę panience smacznego. Uwielbiam czerwony kawior. Doskonała porcja. O, prawie zapomniałam. Proszę zrobić zdjęcie, tylko najkorzystniejsze. Tak, bardzo dobrze, że tak powiem. Które powinnam opublikować? Wszyscy je pokochają. O, przyszła wszechmocna Annie. Hej, cześć. Wszystko zgodnie z umową. Mam tę kasę, tak jak się umawiałyśmy. Masz towar? Super. Wiedziałem! Pójdziecie ze mną, oszustki! No dobra, dałam się złapać. Ale widzieliście moją kolekcję książek? Jak wyszłam, zrób jeszcze jedno na wszelki wypadek. I na co się tak gapisz? No, widzieliście te wicki? Ile wyciskacie? Tak myślałam. Chyba nikt nie patrzy. Do dzieła. Hm? Co jest grane? Przywalić ci? Zjeżdżaj. Co to za gryzmoły na ścianach? Jak widzisz, pracuję nad swoją najnowszą teorią. Tylko czemu nie użyjesz do tego kartki? Opracowałam plan naszej ucieczki. Oto w jaki sposób będziemy mogły się stąd wydostać. Tylko spójrz, wszystko ustalone. Jeżeli będziemy działać ściśle według moich wyliczeń, to uciekniemy? Nie łapię. Naprawdę? Przecież to proste. Już czuję zapach wolności. Ogromne łąki, wzgórza, bezkres nieba, żadnych granic. Z drogi! Muszę trenować do maratonu. Co ty tu robisz? To moja wyobraźnia. Dobra, sorry. Ale czekaj, mam pewien plan. Spójrz tylko. Widzisz tę moc? Wiesz, o czym mówię, nie? Nie bardzo. Żartujesz? Przecież siła jest kluczem do wszystkiego. Rozumiesz już? Chwytasz? Patrz, tak jak mówiłam. Siła jest kluczem do wszystkiego. Ta, dobrze wiesz, o czym mówię. Że ja? O nie, patrz, strażnik idzie. Chyba mamy wstać. Lepiej rób, co mówi. Łapcie ręczniki, drogie panie. Idziecie pod prysznic, tylko żwawo. Annie, czekaj. Pamiętaj, żeby nie myć twarzy. A, tak, twój wielki plan, jasne. Widzisz, ciągle tu jest w całości czytelny. O nie, nie może być. Pomalowali naszą celę. Mój plan. Hej, żyjesz? Co się stało? Czemu leżę na podłodze? Zamalowali twoje notatki, ale bez obaw. Wciąż mamy moje mięśnie. Czaisz? Jasne, że tak. Znowu te mięśnie? Nigdy się stąd nie wydostanę. Nudzi mi się.
Żongluję. A do tego muszę dzielić cele z tym głupkiem. O, hej. Tak, ucieknę z tego więzienia. Muszę tylko czymś sforsować te kraty. Czymś zbędnym. Tylko czym? Już wiem. Pora się stąd wydostać. O, wspaniale. Tęskniłem za chemią. Nie za dużo? Robisz sobie szejka? Odsuń się. Wystarczy. Gotowe. Moje dzieło. Hej, wypij to. Wiem, jak stąd uciec. Zaufaj mi. Okej, umowa stoi. Nic mi nie będzie. Chyba nie. Dobrze, do dna. Dziwnie się czuję. To działa. Patrz na swoją rękę. A? Co jest? A, już kumam. Pora się stąd wydostać. Spakuję się. Chodźmy. Sezamie, otwórz się. Czekaj, już prawie. Dajesz. Miły jesteś. Wolność. Chodź. Zakochałem się. Kocham donaty. Będziemy mieć piękne dzieci. Przecież to strażniczka. Masz rację, nie mogę jej tak zostawić. Nie, nie, puść mnie. Zostaniemy tutaj. Lepiej to zamknę. Ej, ślicznatko. Co byście robili w więzieniu? Ćwiczyli mięśnie, czy może trenowali umysł? Dajcie znać w komentarzach. Podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybujcie nasz kanał, jeśli macie ochotę na więcej. Wyglądam jak jakiś gremlin. Aaaa! Lokaj! Pryszcz mi wyskoczył! Ratuj! O, rany! Zaraz coś zaradzę. Ładnie go przyozdobię. Odrobina błysku wszystko zaleczy. Pięknie zakamuflowany. Wygląda niesamowicie. Dzięki! A teraz zapłata za twoje usługi. O, co za dzień! Czekaj, a co ze mną? Ja też mam pryszcza. Proszę. Mam tu dojrzałego banana. Zobaczę, co da się zrobić. Trzeba go trochę zakryć. Myślę, że to zda egzamin. Proszę, do widzenia. Ach, nie ma nic za darmo. Czy już jest rano? Przede mną kolejny piękny dzień. O, Lokaju? To wszystko dla mnie? Wszystko jest nowiutkie, prosto z wybiegu. Czerwona, ręcznie robiona, najwyższej jakości. Tak, piękna. Żółta jest równie zachwycająca. O, ta też. Naprawdę? Jak pani sobie życzy. Kolejne! I tamto też! Proszę! Tak! Dawaj wszystko! Moda leje się z nieba! Myślisz, że to za dużo? Wszyscy pękną z zazdrości! O, rany! Nawet się nie ruszyłam. A, tia. Pora się naszykować. Co by dziś włożyć? Zaraz. Ups! Nie mam więcej ubrań? Jeśli można to tak nazwać. To jest chyba znośne. Nie mogę się pokazać w takich szmatach. Och! O, co tam jest? Więcej ubrań?
O! Ohyda. A to jeszcze gorsze. To wygląda jak ubranie. I nawet ma potencjał. Ciekawe, jak będzie leżeć. O, strasznie dużo materiału. O, babcia sobie z tym poradzi. Mogłabyś to przerobić? Wow! Za długa spódnica? Po prostu wytnijcie otwory na ramiona. Gotowe. Uff, szybko poszło. Ten pasek świetnie pasuje. Nieźle. Nudny ten awatar. Zbyt pospolite ciuchy. Gdzie to jest? Tu. Halo, zajmiesz się tym? Modowe kłopoty? Fuj. Najpierw kasa. Zabiorę się do pracy. Zacznę od akcesoriów. Łapy precz od moich włosów. Chodzi o ten awatar. Co ty sobie wyobrażasz? Zamknij się wreszcie. Jaka niemiła. Patrz, masz jej pomóc. Zobaczę, co da się zrobić. Od razu lepiej. Bardzo wyzywająco. Nie za dużo? Może potrzebna jej broń? To nie to. Wiem. Tak, to świetnie pasuje. Ma, przepięknie. Chcesz grać, dobra. Zobaczmy. O, spójrzcie na tę fryzurę. Na pewno będzie do mnie pasować. Witam. Czyżby pora na zmianę stylu? Ja cię. Panienka będzie zachwycać wyglądem. Bez najmniejszego problemu. Panienka będzie promienieć. Jak przystało na prawdziwą gwiazdę. Prostowanie doda lepszego efektu. Pamiętajmy też o kolorze. Tak, moja praca jest skończona. Kolejne arcydzieło. Naprawdę jesteś najlepszym stylistą w mieście? Podaj lusterko. Chcę zobaczyć rezultat. Tak, dokładnie jak chciałam. Dobra, pora na mój trening dla obserwujących. Dokładnie, więzienie wcale nie zwalnia z treningu. Uff, okej, chyba wystarczy. Co jest? Tylko 4 lajki? Uff, ale bez sens. Na mnie nie patrz, ja nawet nie mam TikToka. Chwila, już wiem, co zrobię. Mięśnie brzucha, to najnowszy trend. Nikt się temu nie oprze. Pompki, deska i wszystko inne. Dobra, czekam na morze polubień. Co? Jeszcze mniej niż przedtem. Co ci tak na tym zależy? Przecież one są nic nie warte. Mówisz tak, bo jesteś zwyczajnie zazdrosna. A sama zebrałabyś pewnie jeszcze mniej. Nie, nie, ja się w to nie bawię. Musisz, trzeba było nie zadzierać nosa. No dobra, czyli co? Mogę pokazać, co chcę? Nawet mój najnowszy schemat tańca? To ja na ukończenie szkoły z moimi wyróżnieniami. O, rany! Nawet Strongman miałby z tym problem. Pamiętajcie, że książki trenują zarówno mięśnie, jak i umysł. O, wow! Mój filmik jest popularny! Co? Pokaż mi to! To nie fair! Jakim cudem? 17 milionów polubień? Nie wierzę! Jak to zrobiłaś? Masz jakiś sposób? Zdradź mi go, proszę! Chcesz, żebym ja pomogła tobie z TikTokiem? Znaczy, bardzo chętnie. Dobra, gotowa? Zaczynamy! Umysł i krzepa znowu razem! Trzymasz się tam? Tadam! Spójrz, ile lajków zgarnęłyśmy! Zgrana z nas drużyna! Wszyscy poszli? No to można usiąść. O, tu jesteś. Oto nasze menu. Ale tu dużo pysznych rzeczy. Tylko te ceny. Nie stać mnie.
No nie żartuj sobie. Wiesz co? Poproszę to. Owsiankę. Okej. Och, tęsknię za dobrą restauracją. Ha? To Eni? Ale pięknie wygląda. Hej, miło cię widzieć. Na pewno masz dla mnie mnóstwo ploteczek. Nie uwierzysz. Ech, co to za laska w łachmanach? I te wypłowiałe włosy? Nie znam cię. He? To ja, Kate! Dobre sobie. Przyjaźnimy się przecież. Wkleiłaś mnie tam? Boję się ciebie, wariatko. Eni, zaczekaj! O co jej chodzi? Ale okropny wieczór. Proszę, owsianka. Smacznego. Wygląda nieciekawie. A gdzie owoce? Co to za marketing? Ach! Dobra, zaraz ją doprawię. Proszę. Zadowolona? To jakiś absurd. Ach, ale muszę coś zjeść. Nie wygląda zbyt apetycznie. Och, smakuje jeszcze gorzej. Zaraz, wiem co robić. Mogę oszukać mózg. Wyobrażę sobie, że to soczysty burger. Ten roztapiający się ser i miękka bułeczka. Och, pycha. O, moja ulubiona. Na cienkim cieście. Całkiem dobry ten obiad.